Aleksandra Grysz i Tomasz Tylicki pod koniec lipca zostali rodzicami. Prezenterzy TVP powitali na świecie syna, Tymoteusza. W mediach społecznościowych pojawiło się prywatne nagranie z dnia narodzin chłopca. Aleksandra Grysz i Tomasz Tylicki stanowią parę doskonale znaną widzom z TV. Obydwoje należą bowiem do grona osób tworzących Pytanie na śniadanie. Dziennikarka przekazuje M. Inaczej, wieści ze świata show biznesu, a jej partner kilka miesięcy temu został gospodarzem show. Tylicki budzi Polaków w towarzystwie Katarzyny Pakosińskiej. W ostatnich miesiącach Ola Grysz zniknęła ze szklanego ekranu. Powodem była ciąża i zbliżające się narodziny dziecka. Prezenterzy zostali rodzicami pod koniec lipca. Wówczas na świecie pojawił się ich syn, który otrzymał imię Tymoteusz. Radosną nowinę dumni rodzice przekazali za pośrednictwem mediów społecznościowych, publikując pierwsze zdjęcie z synkiem. Niedawno w sieci pojawiło się też prywatne nagranie ukazujące momenty tuż przed narodzinami chłopca. Na sali porodowej, odpowiadając na zaproszenie pary, była bowiem pani fotograf specjalizująca się w reportażach tego typu. Narodziny syna Aleksandry Grysz i Tomasza Tylickiego, właścicielka instagramowego konta Maluch. W kadrze, w opisie do wideo podziękowała rodzicom za możliwość towarzyszenia im w tej ważnej chwili. Możliwość obecności przy narodzinach jest dla mnie wyróżnieniem i spełnieniem moich marzeń. Niezmiennie podziwiam waleczność i siłę kobiet. Z nie mniejszym zachwytem obserwuję wspierających partnerów, a ich łzy wzruszenia i duma rozkładają mnie na łopatki. Aleksandra Grysz i Tomasz Tylicki, jesteście najlepsi. Dziękuję z całego serca, że mogłam być z wami w tym wyjątkowym momencie. Sami rodzice Tymka, ogłaszając powiększenie rodziny, w opisie zwrócili się do fotografki, pisząc: dziękujemy za uchwycenie naszych najbardziej intymnych i najpiękniejszych chwil, każdej emocji i wszystkiego tego, czego z ogromu emocji, ale także bólu nie bylibyśmy w stanie dostrzec, ale też obecność, która znaczyła dla nas dużo więcej, niż moglibyśmy się spodziewać.